Gdybym miała dwanaście córek, wszystkie co do jednej, wykierowałabym na profesorów uniwersytetu. Tak, wszystkie. Co do jednej, chociażby mnie za to ludzie biczowali, krzyżowali i kamienowali, wszystkie co do jednej byłyby profesorami uniwersytetu. Tak, 12 córek i 12 katedr. Takim było zawsze najdroższe marzenie moje o pokazałabym ja wtedy światu co kobiety mogą i do czego są zdolne byłabym też szczęśliwą bo widok dzieci moich wynagrodziłby mi wszystko to co przecierpiałam sama istotnie patrząc na nią z łatwością uwierzyć można było że w życiu swym przecierpiała wiele była to teraz kobieta lat trzydziestu kilku, chuda, koścista, trzymająca się zawsze prosto, chodząca żwawo i raźnie, z energicznymi ruchami delikatnych, podługowatych rąk, których błękitne żyłki przebijające się przez cienką skórę objawiały wysoki stopień fizycznego wycieńczenia. Wycieńczenie to widoczne też było w twarzy Panny Antoniny. Z profilu widziana wyglądała dość jeszcze młodą, bo rysy miała prawidłowo i delikatnie zarysowane, lecz gdy się na nią wprost twarzą w twarz patrzyło, wydłużenie chudych policzków jej, czoło okryte rojem drobnych zmarszczek i żółtawa, bezkrwista jej cera sprawiały wrażenie przedw przedwczesnego zwiętnięcia. Kiedy wpadała w zapał, co zdarzało się bardzo często, cienkie, blade jej wargi drgały nerwowo, a piwne, zagłębione oczy ciskały iskry i płomienie. Ubierała się zawsze jednostajnie w czarną suknię, której stanik obciśle zarysowywał wyprostowaną i suchą jej kibić i w niepokalane, białe kołnierzyki i mankiety. Nigdy były skotki żadnej, ani żadnego przeozdobienia stroju, z wyjątkiem kawałka czarnej koronki, którymi przysłaniała włosy swe, czarne niegdyś, teraz lekka już i i dwoma gładkiem pasmami nisko na czoło zsunięte. Sposób ten czesania się nadawał wysokiemu czołu postać dość regularnego trójkąta, i powiększał blask ognistych oczu. Tak, dwanaście córek i dwanaście katedr, i nikt mi tego z głowy nie wybije. Ja nawet tego nie rozumiem. Jak państwo możecie słuszności mi nie przyznawać? Cóż to? Powiadacie mi, że ptaki nie orzą, nie sieją, a jednakże żyją? Dziękuję. Ślicznie mi to pocieszenie nie orać i nie siać. Ja, bo jak patrzę na te nieorzące i niesiejące, to taka mnie złość ogarnia, żeby mnie pięścią do siania i orania naganiała. Tak, pięścią naganiałabym, bo to próżniaczki są, lalki, pijawki, pasożyty wysysające sok z drzewa społeczeństwa. O, żebym miała córki... Nigdy nie pozwoliłabym im na coś podobnego. Nigdy, nigdy. Niech by lepiej poumierały dziećmi. Takie są moje przekonania. I biczujcie mnie, krzyżujcie, ścinajcie, a już ja od swego przekonania nie odstąpię. Nie tylko biczować ją, krzyżować i ścinać, ale nawet zaprzeczać jej nikt nie myślał. Było to w malutkim, niskim pokoiku, znajdującym się pod dachem wysokiej kamienicy, kamienicy miejskiej. Panna Antonina siedziała na sprężynowej kanapce, bardzo staro i ubogo wyglądającej, przed okrągłym stolikiem, na którym paliła się świeca. nowa, w żelaznym lichtarzu i stały trzy szklanki z herbatą. Przy ścianie przeciwległej znajdowało się łóżeczko wąskie ze szczupą twardą i śnieżyście białą pościelą. Dalej stała komódka pełna kajetów dziecinnych, książek ze zniszczoną oprawą. Dalej, dwa, trzy, trzy stare żółte krzesła. Jakiś taborecik ze spłowiałym nakryciem. Samowarek gotujący się na ziemi przed otwartym piecem, na ścianach kilka historycznych rycin z ilustrowanych dzienników wyciętych i szpilkami przymocowanych do obicia, zasianego polami kwiatkami, u jednego okna kilka zielonych roślin w doniczkach i klatka z kanarkiem. Pokoik ten był nadzwyczaj czysty, obicie z polnymi kwiatkami Wazoniki, ptaszek w klatce i śnieżnie usłane wąskie łóżko nadawały mu pewien charakter naiwności, a na tle której dziwnie odbijała czarno ubrana, surowa i sucha postać jego właścicielki. Patrzyłam na nią z ciekawością i współczuciem. Ani dwanaście córek w połączeniu z dwunastu katedrami, ani drzewo społeczeństwa, ani uderzenia pięścią w stół nie zrażały mnie do niej. Zna, znałam ją od dawna. Jednakże, nieśmiało zaczęłam, pani sama nie zajmowała się nigdy katedry profesorskiej, a któż powiedzieć może, że nie siejesz i nie orzesz? Spojrzała na mnie bystro, podejrzliwie, jakby usiłując przekonać się, że w słowach moich złośliwych złośliwości lub ironii nie było. Potem smutnie skinęła głową, a ręka uczyniła znak zniechęcenia. Oj, rzekła, takież tam sianie i oranie moje, Boże odpuść chude, długie, delikatne ręce swe na czarnej sukni splotła i cichszym, znacznie głosem zaczęłam. To prawda, dwadzieścia i jeden lat skończyło się na wiosnę, odkąd nauczycielką jestem. Prosto z pensji, tak prościutko z pensji na nauczycielkę poszłam. Ani jednego dnia swobodnie po świecie nie bujałam. Ojca już na tej ziemi nie było Chora matka u krewnych mieszkała Prosto więc z do cudzego domu No i cóż dalej? Przez siedemnaście lat z domu do domu A cztery lata odkąd tu osiadłam Bo przekonałam się ostatecznie Że wszystkie ściany na świecie zimne I wszystkie serca cudze Te ściany i te serca swoją drogą a swoją drogą własna głupota. Takem ja zupełnie do nauczycielstwa jak wół do karety. Czy to ja nie rozumiem, co to jest gwiazda, wiedzy i jak mnie do niej daleko? O gwiazdo wiedzy! Kto tam o czym marzy i do czego wzdycha, a ja o niej tylko marzyłam. Zlatywałam też. Zlatywałam do niej i tędy, i owędy, i tak, i owak. Ale sposobu i czasu nie było. Głód moralny i koniec o, żebym miała córki, wszystko to mówiła z wielkim spokojem. Postawie ze spuszczonymi oczyma. Widocznie do zwierzeń się. I wewnętrznie nieprzyzwyczajona. Wstydziła się nieco, że tak długo o samej sobie mówi. Nagle spostrzegła, że szklanki przed gośćmi stojące są już próżne. Zerwało się żwawo z kanapki i pochwyciwszy szklanki, do samowarka pobiegła. Chciałam wyręczyć ją w nalaniu herbaty, bo samowarek stał na ziemi, ale wiedziałam o tem, że nachylanie się sprawiało jej przykrość z, z powodu artretyzmu w nogach i ramionach, którego lekkich jeszcze ataków od pewnego czasu doświadczała. Dobre chęci moje bardzo energicznie odrzucone mi zostały. O nie, nie, nie! – zawołała. Tak mi jest miło służyć paniom w mojej chatce. Rzadko mi wam gości. od prawie nigdy. Czasem chyba która z dziewczątek tych młodych koleżanek moich Wpadnie do mnie na chwilkę Ale i to rzadko bywa Bo czasu nieborządka nie mają I z młodymi przestawać wolą Nie mam też ja do nikogo pretensji o nic Każdy ma swoje zajęcia i stosunki A te wielkie przyjaźnie i przywiązania Pomiędzy obcymi sobie ludźmi To tylko w powieściach Ot... Córki dobre, kiedy kto ma. O, córki! Postawiła na stole szklanki z herbatą, starannie pokroiła i na talerzu ułożyła bułeczkę, a czyniąc to uśmiechnęła się wesoło. Tak mi jest miło przyjmować panie w moim domku. I przytem, dodała zaraz. Wszystko w małym gospodarstwie mojem robią zawsze sama, a to dlatego, aby przekonać ludzi, że kobieta, która samodzielnie żyje i do gwiazdy wiedzy wzdycha, niekoniecznie już w życiu praktycznym musi być niedołęgą. Samodzielność kobiety i gwiazda wiedzy. Ilekroć je wspomniała, nieuniknienie wprawiało ją w zapał. I teraz też szerokim, energicznym ruchem wskazała nam ściany pokoiku swego i napełniającego przedmioty. A co? Zawołała. Czysto, porządniej, choć ubogo, ale i trochę nawet elegancko. Obicie z maczkami i bławatkami sama wybrałam w sklepie. Jakem się tu wnosiła. I kwiatki są, i kanareczki, i ryciny takie, na jakie mnie stać było. Ot. Niech przyjdą i zobaczą, że kobieta, która sama dla siebie na kawałek chleba zapracowuje, a naukę ubóstwia, niekoniecznie przecież musi być nieumytą i nieuczesaną. O kim to pani mówi, aby przyszli i zobaczyli? zapytałam. Ot. zawołała. Albo to pani nie wiesz? Kobietożercy, tyrani, gwałciciele praw najświętszych, którzy odmawiają kobietom prawa do nauki i samodzielności, a gdy tylko która z nas palcem poruszy, u nich o pozwolenie nie poprosiwszy, a arabskie awantury na nią wygadują. O, żebym ja miała córki. Zauważyłam, że w marzeniach swych zanadto może jednostronną jest dwanaście naraz kobiet na katedrach profesorskich osadzając, że przecież inne jeszcze gałęzie pracy ludzkiej. No, no, przerwała. To tylko tak się mówi. Naturalnie, że są inne gałęzie, ale od skąd mi te katedry się wzięły? Zaśmiała się wesoło. Wiesz Pani dobrze o tym, że ja w życiu mojem z uczonymi ludźmi nigdy w żadnych stosunków nie miałam? Po obywatelskich domach młodość całą przewłóczyłam się, a obywatelstwo nasze. wiadomo. Otóż, raz tylko przez całe życie moje zdarzyło mi się spotkać profesora uniwersytetu. Miałam wtedy już lat ponad trzydzieści, wiesz Pani? O mało, o mało, żem przed człowiekiem tym na kolana nie uklękła. Mąż nauki, pani moja, pokolenie młode do gwiazdy wiedzy prowadzi. Śmieli się wtedy wszyscy ze mnie, mówili, że pomiędzy nimi bywają tacy i owacy, a mnie co do tego? Kapłan nauki i koniec. Wtedy też na człowieka tego patrząc, pomyślałam sobie, Gdybym, gdybym to ja na jego miejscu była, aż mi się w głowie od tej myśli zakręciło. Gdzie tam mnie, mizernemu robakowi, o takim szczęściu myśleć? Ale potem Przyszło mi do głowy, że gdybym miała córki, i od tego czasu, ile razy pomyślę sobie o córce, tyle razy obok ślicznej dziewczyny, zdrowej, szczęśliwej, matkę swoją z całego serca kochającej, widzę profesorską katedrę. Tak to czasem pani moja, człowiek swój głód moralny, różnymi wyobrażeniami uspokaja. Czasem ramiona tej dziewczyny mojej wymarzonej, około szyi swojej czuję, a czasem widzę ją i słyszę, przemawiającą z katedry. Zaczęła mówić ze śmiechem, a kończąc miała łzy w oczach, jak wszyscy przecież, których łez nie spostrzegał i nie ocierał nigdy nikt. Nie lubiła ich pokazywać nikomu. Zarumieniła się trochę, i pobiegła ku oknu, aby mi kwitnącą tam w Doniczce pelargonie pokazać. Oglądałyśmy właśnie pelargonie, gdy cichutko i zwolna otworzyły się drzwi wiodące na wschody i do pokoju wsunęła się dziewczynka dziesięcioletnia, może, w długiej aż do ziemi podartej sukienczynie, z lnianymi włosami na tył głowy zaczesanymi, więc odkrywającymi w pełni pucułowatą, różową, dwojgiem błękitnych, błękitnych oczu świecącą twarzyczkę. Wsunęła się i, onieśmielona widokiem nieznanych sobie osób, tuż przy drzwiach do ściany, plecami przycisnąwszy się, stanęła. Wnet za nią żwawiej i śmielej wtargnął chłopak, nieco od niej starszy, bosy, rozczochrany, w spencerku, z którego dawno już wyrósł, a po wtargnięciu jego wysunęło się jeszcze jedno dziecko, nie wiadomo już jakiej płci, bo w grubej tylko koszuli, znacz, znacznie młodszy od tamtych, z kromką czarnego chleba przy ustach. Jacyś to osobliwi goście? zapytałam. Panna Antonina zmieszała się trochę. Ano zaczęła to są dzieci stróża tej kamienicy bardzo biednego człowieka i w dodatku pijaka. Uczniowie pani zapewne a uczniowie dziewczyna jest złagodna i zdolna chłopak zdolny także. Ale i to maleństwo także uczysz pani? Ej nie, przychodzi to sobie z rodzeństwem, kiedy samo chce i przysłuchuje się tylko naszym lekcjom. Jest to, dodała, na uniwersytecie moim wolny słuchacz. Uniwersytet ani na chwilę z głowy jej nie wychodził. Ileż, pani, masz godzin lekcji na mieście? Zapytałam. Ośm. Tak więc z tymi dziećmi jest dziewiąta. Naturalnie. Ośm, a jeden to dziewięć. Kiedy z towarzyszką moją żegnałyśmy pannę Antoninę, dzieci ośmieliły się już zupełnie i były w pokoiku jej, jakby u siebie. Dziewczynka wspinając się na palcach ściągała z komody elementarz swój i zeszyt, zakreślony grubemi kreskami. Chłopak czyścił łupkowatą tabliczkę, a maleństwo, wdrapawszy się na taboret z podniesioną głową i otwartymi usty, podziwiało kwitnącą pelargonię. Jakież było zdziwienie nasze, gdy na schodach spotkałyśmy Dążącego w górę jeszcze jedno dziecko ubogo ubrane i jeszcze jedno, jeszcze jedno, dokąd idziecie wszyscy? Zapytałam mi jedno ze spotkanych dzieci. Do panny Antoniny, odpowiedział mi malec, który, jak dowiedziałam się potem, w sklepie jakimś zajmował posadę wymywacza podłóg i roznosiciela po mieście zakupionych towarów. A ileż rodzice wasi płacą, pani Antoninie, za to, że was uczy? zapytałam jeszcze malca. A kto by tam miał rodziców jakich? odkrzyknął chłopiec, po trzy schody od razu przesadzając. Widocznie miłość panny Antoniny dla gwiazdy wiedzy platoniczną nie była. Po raz pierwszy poznałam ją. Gdy była jeszcze zupełnie młoda, bo nie miała więcej nad lat 24. Nosiła wtedy kolorowe suknie i czarne włosy dość pretensjonalnie zaczesywała. Ale nie była już świeżą i zaczynała stawać się chudą i kościstą. Zwiędnięciu temu nader przedwczesnemu. Towarzyszyła przecież świeżość uczuć do egzaltacji i naiwności posunięta. Zajmowała miejsce nauczycielki w trzecim już z kolei domu i po raz trzeci była pod wpływem najzupełniejszego złudzenia, że na zawsze albo przynajmniej na bardzo długo stała się przybranym członkiem rodziny, wśród której zostawała. W rzeczy samej rodzina ta, jakkolwiek z osób uczciwych i dobrze wychowanych, złożona, o żadnemu przybieraniu jej za członka swego, ani myślała. Czuła się ona najzupełniej w komplecie i nie uczuwała potrzeby powiększania się przez przyjmowanie do siebie osób obcych. Obchodzono się z nauczycielką dobrze przez przyzwoitość i prostą życzliwość. Trzymano, trzymano ją, bo nie wiedziano, jaką by korzyść odprawienie przynieść mogło. Przy tym z nadmiernej czułości wszystkim okazywanej i z przebijającego się niekiedy w mowie patosu, jak też czasem z loczków, które wysoko piętrzyły się nad czołem i z całonocnych przesiadywań nad książkami śmiano się po cichu. Śmiano się z nauczycielki tak cicho i tajemnie, że ona tego nigdy spostrzec ani dosłyszeć nie mogła. W zamian każdy żywszy objaw grzeczności, każde cieplejsze, nieco uściśnięcie ręki lub życzliwsze słowo przybierały w oczach jej znaczenie uczuć gorących i trwałych. Pod wpływem ich Stajała cała w przywiązywaniu i wdzięczności, z zapałem i gorliwością niezrównaną oddawała się na usługi każdego, kto ich zażądał. Przede wszystkim duszą i ciałem oddawała się uczennicom swoim. Ciekawym był istotnie widok. Jak we wszystkich z niemi stosunkach heroicznie i skutecznie walczyła z wrodzoną sobie żywością i popędliwością, zarówno jak z niedostatkami wykształcenia własnego. Pensyjka, z której zaczerpnęła była cały zasób swojej wiedzy, była pensyjką bardzo mizerną, toteż zrazu panna Antonina zająć mogła miejsce tylko nauczycielki początkowej. W tym trzecim jednak domu zostając, udzielała już nauki średniej. Postęp ten nie przyszedł sam przez się. Aby go zdobyć, prześciała była 500 nocy nad gramatykami różnymi, ze trzysta przynajmniej nad historią, geografią i ze 150 nad arytmetyką. Były to już wszystkie prawie gałęzie nauki, których znajomości od niej żądano. Żądano wprawdzie jeszcze nawet bardzo usilnie muzyki, ale w tej panna Antonina żadnymi już pod słońcem usiłowaniami wydoskonalić się nie mogła. Po prostu nie miała ucha do muzyki, a pomimo, że ręce jej były kształtne i delikatne, palce uderzały zawsze i niezmiennie. Po dwa klawisze naraz. Muzyce się, muzyce więc całkiem za wygraną dała. Natomiast ilektro, ilekroć ktokolwiek zapytał ją, dlaczego w pokoju jej po całych nocach pali się światło, podnosiła głowę i z oczyma błyskającymi od zapału, śmiało i nawet z dumą odpowiadała: kształcę się. Kształcenie się było ambicją jej namiętnością, drogiem, pragnieniem całej jej młodości. Postępowało czasem dziwnymi drogami. Tak na przykład, dla wprawienia się w język francuski, tłumaczyła kilkakrotnie powieści francuskie i uczyła się recytować na pamięć długie ich ustępy, a żeby zaś zdobyć szeroką wiedzę o świecie i ludziach, kilka miesięcy ślęczała nad ogromnych rozmiarów dziełami, o strategii wojskowej. Szczególnie to skierowanie się jej studiów było wynikiem prostego wypadku. Pani domu lubiła czytać francuskie powieści. Pan domu był eks wojskowym. Słego więc Duma, sanda, sanda i strategią znalazła w starej biblioteczce domowej. I z kilkuletniego pył otarłszy za skarby znalezione uznała. Innych książek w domu nie było, a ona skąd, żeby mieć je mogła? Pensję brała niewielką i trzy czwarte jej odsyłała chorej matce. Za pozostałe pieniądze sprawiała sobie suknie tanie, ale tak, co do barwy. Jak co do kroju, usiłujące zawsze mieć w sobie coś poetycznego. To dążenie do poetyczności w ubieraniu się, jako też piętrzenie loczków nad czołem, świadczyć świadczy, zdawało się, że w porze tej swego życia panna Antonina oprócz dwóch powyżej wymienionych, miała jeszcze jedno bardzo właściwe wiekowi jej pragnienie. Zapewne marzyła czasem o tym, aby kochać, być kochaną, wyjść za mąż. Jednak na pewno powiedzieć można, że ten szereg pragnień i marzeń stał u niej na planie dalekim. Głównie i przede wszystkim szło jej o to, aby być jednostką rodziny, jakiej i kształcić się. Była też najzupełniej pewna, że osiągnęła Pierwsze z pragnień tych, a dokonywa drugiego, gdy niby piorn ugodziła w nią wiadomość, że przez caluteńkie dwa lata zostawała pod wpływem najzupełniejszego złudzenia i że z chwilą, w której uczennice jej potrzebowały rozpocząć naukę muzyki, ona z domu ich ustąpić musiała. Jak to? Rodzina ta więc lubiąc ją i szanując, uważała zawsze za osobę obcą i tymczasowo tylko niezbędną? Jak to, więc nie kochano jej naprawdę i odprawiono, gdy tylko jednej potrzebie jakiejś zadość uczynić nie mogła? Była to dla niej trzecia już z rzędu, niespodzianka. Podobna, wywarła na nią przecież wrażenie takie samo zupełnie, albo może i silniejsze, jak pierwsza i druga. Zapomniała nawet o kształceniu się. Przez dwa tygodnie, po całych nocach, zalewała się łzami, po wszystkich samotnych kątach domu i ogrodu załamywała ręce, i na pożegnanie całowała sprzęty i drzewa. Duże już i ciężkie dzieci na ręce porywała, dusząc je w uściskach, wlewając w ich dusze całe dykcy, onaże najczulszych wyrazów. Na koniec, gdy z twarzą spuchniętą od płaczu, zmęczona, chora prawie wsiadła do powozu, wyjechała za bramę ładnego wiejskiego dworu, osłupiałym wzrokiem powiodła po szerokich polach, i jesiennym niebie, bo doświadczyła takiego uczucia, jak gdyby świat cały był jedną, bezgraniczną, głuchą, zimną pustynią. W czwartym z kolei domu przebyło dłużej nieco jak w trzecim, niepospolicie nawet długo, bo całe lat trzy. Zawdzięczała to nowym postępom, które w kształceniu się swem dokonała, a które pozwalały jej dalej już nieco posuwać edukację młodych dziewcząt. Nade wszystko, zaś, zawdzięczała staruszce pewnej, babce pani domu, której stała się ulubienicą, sługą i ofiarą. Nie mogąc już tym razem na żaden sposób łudzić się, co do. Usposobień względem mniej pani i pana domu, ludzi dumnych i zimnych, nie mogąc zdobyć sobie przywiązania dzieci, nieszczególnie przez naturę utworzonych, a źle wychowanych, przylgnęła, można powiedzieć, przykleiła się do staruszki. Przede wszystkim wyidealizowała ją sobie. W rzeczywistości 80-letnia przeszła. Osoba ta, jeśli i posiadała kiedy jakiekolwiek przymioty umysłu i serca, ze szczętem je utraciła i teraz przedstawiała już zaledwie niekształtne i niedo, niedołężne resztki ciała, ożywione zaledwie dostrzegalnymi resztkami ludzkiej duszy. Dla Panna Antoniny jednak dziecinne kaprysy, jej samolubne wymagania jej i bezmyślnie, bezmyślne gadaniny były wspaniałym i rozrzewniającym majestatem starości. Co najważniejsze, że z jednej strony przypominała jej ona kochan, kochaną babkę w dzieciństwie utraconą, a z drugiej strony miała prześlicznie długie i gęste włosy. Z białością śniegu a połyskiem srebra. Panna Antonina, kwadransy i godziny przepędzała na klęczkach lub na niskim stołeczku u stóp fotelu lub łóżka staruszki. Bawiła ją opowiadaniami, powieści, studziła jej rosły i gotowała ziółka, studziła jej rosoły i gotowała ziółka, pielęgnowała ją w chorobach. I popychała wózek jej po cienistych alejach ogrodu. W zamian tego wszystkiego staruszka pozwalała jej nazywać siebie babcią. I od czasu do czasu nawzywała też ją zdrobnieniem imieniem Antosi. To ostatnie szczególnie sprawiało nauczycielce wielką przyjemność. Powoli cały ciężar majestatu starości na jej barku włożono. Ona upatrywała w tym dowód zaufania i szacunku, co napełniało ją uczuciem przychylności i wdzięczności dla ludzi, którzy zresztą patrzyli na nią bardzo z góry. Drugim szczęściem jej w domu tym była możność dalszego kształcenia się, polegająca na czytaniu niemieckich filozofów, których pan domu był zwolennikiem wielkim i zbiór spory posiadał. W porach więc, w których ani staruszka, ani dzieci jej nie potrzebowały, czytała, czytała. Czytała filozofów niemieckich. Kilkanaście miesięcy upłynęło zanim zrozumiała, że nic nie rozumie i że cała ta ciężka praca, którą dokonała, nie przyniosła jej korzyści żadnej. W innym czasie odkrycie to napełniłoby ją smutkiem. Teraz jednak nie myślała. Obiadaniu nad poniesioną stratą sił i czasu. Bo najdroższa staruszka jej szybko, bardzo zbliżała się do chwili, w której majestat starości ustępuje przed grozą śmierci. Umarła. Przed skonaniem. Resztki duszy jej wzmogły się na siłach, gasnącym wzrokiem szukała pośród obecnych pan, panny Antoniny, a gdy ta wzrok, zrozumiawszy, przy łóżku jej uklękła, ze swą i kostniącą dłoństwą, w znak błogosławieństwa na głowie jej położyła. Panna Antonina o chwili tej i o tem niemem błogosławieństwie. Wspominała zawsze z silnym wzruszeniem. Nazywała je jednym z najpiękniejszych wspomnień swoich. Jednym z za to z najprzykrzejszych wspomnień było ofiarowanie jej w parę dni potem przez panią domu w rodzaju wynagrodzenia za czułość babce okazywaną jedwabnej sukni i szczerozłotej broszy, których naturalnie nie przyjęła. I oświadczenie, że przed miesiącami wakacyjnymi dom ich opuścić powinna. Panna Antonina uczyniła to, ale już nie w ten sposób, w jaki opuszczała dom poprzedni, bo bez płaczu, łamania rąk, całowania ścian i krzeseł. Być może, iż gdyby nawet nie żądano, odjechałaby sama. Po stracie staruszki i rozczarowaniu, to z względem filozofii niemieckiej nic tu już ją nie wiązało. Gdy o parę wiorst od dworca miała cmentarz, kazała Furmanowi zatrzymać konie. Poszła na cmentarz, posiedziała chwilę na murawie u brzegu mogiły staruszki. Potem z obsychającymi na policzkach łzami do powozu wróciła i pojechała dalej. Należała ona do tej kategorii natur ludzkich, które niezmiernie troszczą się o możliwą doskonałość tego, co czynią. Nie rozumiała nigdy, co to jest czynić cokolwiek, byle kiedy i byle jak. O wczesnej bardzo porze zrywała się z pościeli, z energią rumaka rwącego się do boju, ręka jej nabrała machinalnego ruchu sięgania po zegarek. Wiele już lat minęło, odkąd była nauczycielką, a jednak do lekcji z uczennicami swymi przystępowała zawsze z wewnętrznym niepokojem, który jakkolwiek ukrywała, starannie przebijał się w wyrazie ognistych jej oczu. Owszem, niepokój ten zamiast umniejszać się, rósł z latami. Ze zwykłą sobie górnolotnością wyrażeń mawiała. Nauczycielstwo to kapłaństwo, i z namaszczeniem kapłanki a z zapałem apostołki przeplatała lekcje języków geografii i arytmetyki długimi mowami o pracy, miłosierdziu, braterstwie ludzi, wielkości nauki i tym podobnych bardzo pięknych i wzniosłych rzeczach. Nie można powiedzieć, aby nauczanie te, jakkolwiek przedmiotami ich były rzeczy piękne i wzniosłe, odpowiadały zasadom dobrze wyrozumowanej pedagogiki. Pomimo wiedzy i woli pan, panny Antoniny, plątały się w nich wyrażenia i zwroty, będące niby echami, tłumaczonych dla wprawy we francuski język romansów, jako też. Studiowanej w celu kształcenia się filozofii niemieckiej. Przytem zapał unoszący mówczynię, ruchom jej i wyrazowi twarzy nadawał cechy, sprowadzające częstokroć na dziecinne twarze słuchaczów figlarne uśmieszki. Bywały dzieci, które słuchając moralizatorskich mów, i jej śmiech w sobie tłumiły, i, i takie, które słuchały ich bardzo pilnie. Ani pół słowa z nich nie rozumiejąc i takie jeszcze, które rozumiały je trochę, a częściowe, rozumienie to od czasu do czasu w postępkach swych ujawniły. Te ostatnie sprawiły pannie Antoninie rzadkie, lecz żywe radości. Były to niby krople rosy spadające na czoło, palone gorączką. Raz przecież wkrótce po rozstaniu się z tą ukochaną staruszką, panna Antonina znalazła uczennicę idealną, taką, o której marzyła od dawna, o możliwości znalezienia wątpić zaczynając. Dziewczynka bardzo pojętna, żywa. Czuła, nie tylko uczyła się wybornie gramatyki, geografii, historii i arytmetyki, ale też niezmiernie okazywała zamiłowanie do tego, co panna Antonina zwykła była nazywać filozofią nauczania. Długich i gorących rozpraw jej o braterstwie ludzkim, miłosierdziu, pracy, nauce itd. Nie tylko z wielką uwagą... I prawie z chciwością słuchała, nie tylko bystro i szybko podstawowy sens ich sobie przyswajała, lecz jeszcze zapalają, zapalając dziecięcą wyobraźnię swą u ognia go, goreącego w piersi, nauczycielki z żalliwością wielką we wszystkich okolicznościach dziecięcego życia swego stosować je usiłowała. Tak na przykład spotkawszy raz na przechadzce ubogie, żebracze że dziecko, zdjęła wykwintne, małe obuwie swe i ubogiemu dziecku je oddała. Służącym zabroniła nazywać się panienką i co chwila w twarz je całować chciała. Nad książkami przesiadywała do późnej nocy, nocnej godziny, co niekoniecznie dobrze oddziaływało na zdrowie, Lecz pannę Antoninę w zachwyt nieopisany wprawiało. Z trudem wielkim przestudiowała strategię wojskową i filozofię niemiecką bieżącego stulecia w zamian o higienie w ogóle, a higienie dziecięcej w szczególności, ze słyszenia zaledwie wiedziała. Zresztą przez całe życie swe ciało i wszelkie jego potrzeby miała ona w wielkiej pogardzie. Wszystkim dla niej był duch. Będzie to piękny, czysty, wzniosły duch. Mawiała zwykle o niepospolitem dziecku, które przez matkę swą, piękną i bardzo bawiącą się wdówkę, niezbyt uszczęśliwione, do nauczycielki przywiązywało się żewnie i namiętnie. Przez całe dwa lata nie rozłączały się ze sobą ani na jedną godzinę. Blade, wątłe, nerwowe dziecko zasłoniło przed panną Antoniną świat cały. Prócz niego nie widziała ona nikogo i nic. Poetyczność ubrania zniknęła całkiem z uwagi jej i pamięci, Przestała włosy zawijać na loczki, w zamian kształcenie się nabrało dla niej wyższej jeszcze wagi. Tyle umieć, aby móc edukację ukochanej dziewczynki aż do końca doprowadzić, stało się najdroższym, najwyższym jej marzeniem. Doprowadzić ją do granic świata i rodziny, towarzyszy, towarzyszyć jej w świecie, a potem na zawsze wejść w jej rodzinę głowę swą na zawsze u piersi jej i w ścianach jej domu tulić, a może dzieci jej jeszcze kołysać, hodować, nauczać. Wydawał się to pannie Antoninie szczytem szczęścia, zarówno jak najmożliwszą ze wszystkich pod słońcem możliwości. Z serca jej i z głowy nie wyszedł był jeszcze wyraz na zawsze. Tym razem muzyka nie stawała przed nim groźnego znaku zapytania. Była ona bowiem udzielaną uczennicy przez kogo innego. Co się zaś tyczy innych nauk? O, panna Antonina wierzyła w siły własne, długie godziny nocne i poranne, przesiadując nad stołem obładowanym różnego rodzaju podręcznikami i metodami, kształciła się z taką żalliwością, że żółtość cery, jej kościstość kibici, czyniła szybkie i widoczne postępy. W stroju i obejściu się z ludźmi, starając się poważniejszą i surowszą, w stosunku do dziecka odmłodniała i odświeżyła się. Nie widzieć, jak z wyobraźni wywijać się poczęły cudowne bajki i historie, które mi bawiła i nauczała zarazem. Nie widzieć, jakim sposobem nauczyła się sama biegać i śmiać się, a lekcje, ze zdwojonym namaszczeniem udzielane, przeplatać wesołą i głośną zabawą. Nigdy też potem zrozumieć nie mogła, skąd się jej brała moc? Ją, yy, skąd się jej brała fizyczna siła taka, że dziewczynkę już dwunastoletnią niby piórko chwytała na ręce, aby móc ją silniej, ściślej do piersi swej przycisnąć, ani jakim sposobem czas ubiegał tak szybko, że szare godziny, które spędzała w kątku pokoju. Przytulone do siebie, zdawały się graniczyć z chwilami świtania, które często, sinym światłem swem, przyćmiewało żółty blask niezgaszonej jeszcze lampy. O szarej godziny, tuląc się wzajemnie do siebie, nauczycielka i uczennica jednocześnie i z jednostajnie silnym przekonaniem powiedziały sobie: Nie rozłączymy się z sobą nigdy. Parę miesięcy potem ktoś z poważnych krewnych dziewczynki uczynił matce jej uwagę, że nauczycielka taka jak pana Antonina edukacji panienki majętnej i do błyszczenia w świecie przeznaczonej ukończyć nie jest w stanie, że trzeba jej nauki gruntowniejszej i szerszej jako też kształcenie talentów. Co prawda krewny Uchw miał słuszność zupełną, uznała ją też piękna i bawiąca się wdówka tym łatwiej i chętniej, że oddanie na pensję córki dorastać zaczynającej o lat kilka przedłużało matki młodość. Dziewczynka więc oddaną być miała na pensję. Nauczycielka o parę tygodni wcześniej. Dom opuszczała. W piękny letni poranek, w podróżnym ubraniu na naganek wyszedłszy, nie widziała ona ani błękitu nieba, ani zieleni okrywającej ziemi, ani słońca, ani ludzi. Nie płakała. Miała tylko spieczone usta, drżące ręce. I na żółtych policzkach plamy ciemnych rumieńców. Drżącymi rękami objęła raz jeszcze uczennicę swą, która szeptała jej coś do ucha. Mówiła zapewne, że nie zapomni o niej nigdy i skoro tylko z wróci. Panna Antonina uwierzyła widać słowom dziecka. Bo uśmiechnęła się i wyraz pocieszenia na twarzy jej spłynął. Wsiadła do powozu i pojechała dalej. Wkrótce potem zaszedł w życiu jej wypadek, wobec położenia jej dość osobliwy. Miała starającego się, odmówiła mu. Był to człowiek nie stary jeszcze, zamożny obywatel wiejski, bardzo uczciwy i dość ograniczony. Była to dla niej partia świetna, ostatnia zapewne sposobność wyjścia za mąż, zapewnienia więc sobie spokoju i z wielu stron szczęśliwej nawet przyszłości. Wszystko to czuła i uznawała sama to też walczyła z sobą i wahała się długo. Ostatecznie jednak przyszło do dania słowa konkurentowi. Odmówiła. Dookoła uważano ją prawie za wariatkę i sama potem mówiła nieraz, że wedle światowych względów sądząc popełniła wielką niedorzeczność. Ale dodawała zaraz nie mogłam postąpić inaczej. Człowiek to był dobry, uczciwy, ale o nauce ani o żadnych ideach i kwestiach literalnie pani moja pojęcia nie miał. Wspólności przekonań nie było pomiędzy nami i żadnej i przywiązania do niego nie miałam. Wyjść za mąż bez przywiązania i bez wspólnych przekonań, byłoby to z mojej strony zaprzeć się swego ducha i stać się na, na świętym drzewie rodziny pasożytem. Nie mogłam. Osoby, które znały ją wcześniej jej młodości, domyślały się, że była ona kiedyś silnie w kimś zakochana. Był to podobno jakiś brat czy kuzyn jakiejś pani domu. Można tylko było domyśleć się tego, gdyż ona sama nie zwierzała się z tym nigdy przed nikim, i parę razy tylko pochwycono ją na gorącym uczynku przypatrywania się fotografii jakiegoś mężczyzny, którą też co prędzej chowała na dno szczelnie zamykającej się szkatułki. Być może, iż echa zaznanych niegdyś wzruszeń, nadziei i cierpień znacznie przyczyniły się do tego, że w 31 roku życia nie chciała pochwycić przychylającej się ku niej gałęzi świętego drzewa rodziny. Później nieco doświadczyła ona wstrząśnień moralnych innego rodzaju. Po raz pierwszy w życiu swem zaznała. Znalazła się w domu, którego mieszkańcy posiadali wysokie umysłowe wykształcenie. Goście domu tego odznaczali się po większej części właściwością tą samą. Tamto po raz pierwszy doświadczyła ona przebłysku pojęcia o tym, czym jeszcze istotna nauka i jakimi drogami postępować zwykło na świecie kształcenie się. Z rozmów dokoła niej toczonych i książek, których dom ten był pełen, dowiedziała się, że przez długie lat, kilkanaście, wyobrażając sobie, że kształci się, czyniła nie widzieć co, czyniła coś istotnie i to z trudem nadzwyczajnym, ale jak potem mawiała zwykle było to pani moja takie podobne do kształcenia jak pięść do nosa. Uczyniwszy odkrycie to, załamała ręce i zalała się łzami. Pokała przecież niedługo. Naprzód nie miała czasu, by uczyła tam aż troje dzieci. Następnie przyszło jej na myśl, że ma dopiero lat trzydzieści dwa. Cóż, wiek ten nie jest jeszcze starością. Uczonego pana domu o kierownictwo, a wykształconej żony jego... O pomoc, prosząc, rozpoczęła kształcenie się. Dopompowano jej, dopomagano jej w pracy, tej szczerze i umiejętnie. Ona sama zanurzyła się w niej z najitnym zapałem młodego dziewczątka. To też coraz wyraźniej, coraz szerzej spostrzegać zaczynała wiastkę wiedzy, gdy rodzice małych uczniów jej, finansowo nadrujnowani, wydzierżawili wieś swoją i w celu staranniejszego, a tańszego wychowania dzieci, w mieście osiąść, umyślili. Nauczycielka o kilka dni wcześniej niż oni dom ich opuszczała. Spokoju swego wyszła w czerni, cała, prosta, sztywna. A kto by ją wtedy po raz pierwszy zobaczył, myślałby pewnie, że była to kobieta szorstka i rozgniewana. Czoło jej było porżnięte z ogniste oczy świeciły ponuro, chód i ruchy miały w sobie coś ostrego i popędliwego. Jednak Pana i panią domu pożegnała z głębokim szacunkiem. Dzieci uścisnęła serdecznie, milcząc, do powozu wsiadła i pojechała dalej. Odtąd cechy, których powierzchowność jej i obejście się stopniowo nabierały, niedobrze względem niej ludzi usposabiały, Ona też dobrych ich usposobień dla siebie nie oczekiwała. Powiedziała była sobie, że wszystkie ściany na świecie zimne i wszystkie serca obce, i że te wielkie przywiązania pomiędzy obcymi to tylko w powieściach. Powiedziała to sobie z różowego morza iluzji, po którym przez całą swą młodość pływała, wpłynęła w gorzkie wody nieufności i podejrzliwości. Nieufność i podejrzliwość malowały się w wyrazistych jej oczach, wtedy nawet i wtedy szczególnie gdy którekolwiek zwracał ku niej życzliwie lub serdeczne słowa, na każdy objaw sympatii patrzyła w ten sposób, jakby zbadać chciała, czy nie jest braną za przedmiot żartu lub ironii. Jeżeli przekonała się, że nie był to żart ani szyderstwo i wtedy jeszcze nie rozczulała się wcale, przyjaźń ludzka mawiała, to wiatr przyleci i odleci. Kto by na nią w wieku moim liczył i spodziewał się czegoś od niej, temu bym powiedziała, że jest starym dzieckiem. Czy głębokie zwątpienie to było we wnętrzu jej raną, wiecznie i mocno bolącą? Nie mówiła o tym nikomu, ale przejęta niem przestała całkiem garnąć się ku ludziom, którzy też przygarniać jej ku sobie ani myśleli. Była to jak z jednej, tak z drugiej strony rzecz prosta i konieczna. Prosto też i koniecznie stąd wynikało, że panna Antonina przez kilka lat następnych często miejsca zmieniała. Tu sama nie chciała być dłużej, tam jej nie chciano. Miała już teraz swoje gusta i wymagania. W jednym domu było jej za gwarno, w innym za cicho, w jednym za gorąco, w innym za zimno. Tak na przykład sypiając i ucząc dzieci w pokoju źle w zimie ogrzewanym, blisko okna, niedbale urządzonego, dostała artretyzmu, lekkiego zrazu, niemniej dokuczliwego. Gdyby to było dawniej, z by dolegliwości cierpliwie i w milczeniu. A za jedno słowo serdeczności, za jeden uśmiech przyjazny zgodziłaby się, aby w dodatku dano jej jeszcze suchoty. Ale teraz wzajemny stosunek gospodarzy domu i nauczycielki, określiwszy sobie całkiem inaczej, obraziła się za to zaniedbywanie wygód i zdrowia jej i o powóz i konie poprosiła. Zarazem. Powiedziała sobie, dość już tułaczki tej i tego wycierania cudzych kątów. Ogarnęło ją namiętne, nieprzeparte pragnienie własnego kąta. Oddawana już nie miała matki, od dawna już nie miała matki, dla której pracowała za młodu. Była teraz zupełnie sama, jedna i za siebie samą odpowiedzialna. Przyjechała do miasta, najęła pokoik pod dachem trzypiętrowej kamienicy, urządziła go mniej jeszcze według swoich gustów, jak według swoich zasad i poparta małymi stosunkami w mieście posiadanymi, zaczęła dawać lekcje po domach miejskich. Osiedlając się w pokoiku, mówiła. Doświadczam takiego uczucia, jak gdybym wracała z siedemnastoletniej podróży. Podróż tę zaczęłam młodziuchną dzieweczką, będąc siedemnaście lat, pani moja podróżowała. I cóż? Umilkła i zamyślił, zamyśliła się. Zapewne do zwierzeń się nie skłonna, samej siebie zapytywała. Co w podróży tej zostawiła, a co przywiosła? Dzień był zimowy, trochę mroźny i bar bardzo wietrzny. Z powietrza, z dachów, z ziemi gwałtowny wicher porywał śnieg twardy i ostry. Z szmerem, krzykiem, miękami miotał po ulicach miastach w fale białego pyłu. Wszystko na świecie było białe i mętne. Na gzemsach domów i suchych gałęziach drzew krakały wrony, środkiem ulicy od czasu do czasu z głuchym klekotem dzwonków przelatywały do różki chodniki były prawie puste, sklepy pozamykano szczelnie przed wiatrem i śniegiem, bramy domów zamknięte także i okna domów ze zbielałymi szybami milczały. Współgłuszona przez krzyki i szumy wichru, wpółoślepiona miotającym się w twarz i oczy śniegiem, zdala już jednak dostrzegłam sunącą przede mną i falę śniegowego pyłu przeżynającą czarną, długą linię. Po chwili rozpoznałam, że była to postać ludzka i kobieca obcisłem futerku i do kostek podniesionej sukni, z rękoma wysuniętymi w rękawy szubki, cienka i wysoka i wyprostowana kobieta szła prędko i równo, na wicher i wirującą w powietrzu śnieżyce zupełnie jakby nie czuła. Z tyłu głowy jej wiatr kręcił szalenie końcami czarnej jej woalki, ona zaś sama ani chwiała się, ani pochylała, ani zwalniała kroku. Dopędzając ją, zawołałam: panna Antonino! Stanęła jak wryta. Obejrzała się, ale gdy chciała wyciągnąć do mnie rękę i na powitanie mojej odpowiedzieć, zachwiała się, jakby ktoś czujący, że upada. Dłoń oparła o słup latarni. Bladą była bardzo ustamiana w półotwarte, oddechu jej brakowało. Dopóki szła, szła, gdy tylko stanęła, siły ją opuściły. Nic to nic, siląc się na głos i uśmiech, zaczęła mówić. Przestraszyłaś mnie, pani, wołając tak nagle. Zamyśloną byłam. Ależ pani nie przelękłaś się, tylko się bardzo zmęczyłaś. Istotnie, bo w taką porę. Co? Ja się zmęczyłam? O, to także, czy ja takie pani moja kursa odbywam i w takie zawieruchy chodzę? Kobieta pracująca silną być powinna. Teorię tę wnet w praktyce stosując, wyprostowała się i postąpiła naprzód. Dziwna rzecz. Szła znowu prędko, równo z kibicią wyprostowaną i podniesioną głową, i znowu wiatr miotał i kręcił końcami i walki. Dokąd pani idziesz? Jak to dokąd? Naturalnie, że na lekcję. Czy na pierwszą? A któraż teraz godzina? Jest już, jak mi się zdaje, około dwunastej. Jak mi się zdaje, z przekąsem powtórzyła. Co to za fatalne przyzwyczajenie kobiece nie wiedzieć nigdy na pewno, która godzina. Dlatego też wszystko u kobiet Bóg wie, po jakiemu idzie. A mężczyźni gardzą niemi i pomiatają. Że w tej chwili samo niebo pomiatało nami była to rzecz pewna. Wicher odrzucił mię o kilka kroków od towarzyszki mojej aż pod ścianę kamienicy, nią zaś szamotał tak, że zdawało się, iż już na klęczki upadnie. Dla utrzymania przecież równowagi, rozpostarła ramiona, okręciła się parę razy na miejscu i znowu mocno na nogach stanęła. — Przeklęty huragan! — mruknęła. — Spóźnię się na lekcję. — Czy to będzie dziś pierwsza lekcja? — powtórzyłam zapytanie moje. — At! Jak można o takie rzeczy pytać? Sama pani mówiłaś, że już dwunasta. Cóż to? Czy to ja pasożytem jestem, żebym miała do południa z założonymi rękami siedzieć? Od ósmej jestem na mieście, idę na czwartą z kolei lekcję. Skądże idziesz pani i dokąd? Szła z jednego końca dość rozległego miasta na drugi. W połowie drogi pożegnałam ją i wchodziłam już w bramkę domu, do którego dążyłam, gdy wróciła kilka kroków i za rękę mnie wzięła. Odwiedź mnie pani dziś albo jutro. Tak mi zawsze miło dawnych znajomych u siebie widzieć. Tylko przed ósmą, bo o ósmej otwieram swój uniwersytet. Mówiąc to, mocność snęła mi rękę. Za walki od, od zmarzłego śniegu stężałej, czarne oczy jej połyskiwały gorąco i smutnie na ulicy towarzystwo jej stawało się niekiedy kłopotliwym. W grubym obuwiu i w kaloszach dla oszczędzenia obuwia wkładanych, brnąc po błocie albo najgorsze ślizgawice, przebywając tak równo i pewnym krokiem, jakby po gładkim granicie stąpała, bystro i uważnie patrzyła ona dookoła siebie, a czynione spostrzeżenia i doświadczenia Doświadczenie wrażenia wyrażała głośno i z energią. Kobiety strojne, często na ulicach ukazujące się sprowadzały, sprowadzały jej formalne ataki oburzeniem. Przystawała na chwilę, oglądała się za niemi i energicznie gestykulując, nazywała je lalkami, pijawkami, pasożytami sącymi drzewo społeczeństwa. Oczy jej zapalały się wtedy jak dwa żurzle, brwi zbiegały się i nadawały czoł wyraz bolesny i groźny. Znajomym mówiła wprost i w oczy, co o nich myśli. Matkom uczennic swoich zanadto dbającym o dokładne podobieństwo swych córe, córek do żurnalów mód prawiła. Wstydźcie, pani, wstydź się. Czy chcesz pani córki swoje na pasożyty wykierować i przyczynić się do zgubienia w zarodku emancypacji kobiet? Winszuję, ale nie zazdroszczę. Mieć na sumieniu tamowanie postępu ludzkości piękna rzecz. Kiedy sprzeczano się z nią o emancypację kobiet, unosiła się i pomiędzy wielu innymi przytaczała niezmiennie i ten także argument. Dwanaście córek, dwanaście katedr i nikt mi tego z głowy nie wybije. Nikt też z głowy wybić jej nie mógł, że wszyscy uczniowie szkół miejscowych bez różnicy płci byli najpiękniejszą ozdobą i nadzieją ludzkości, jak też przedmiotem budzącym w dobrze uorganizowanym sercu tkliwe uczucie. Na widok gromadki drobnych istot rojem ze ścian szkoły na ulicę wybiegających, wzrok jej rozpromieniał się. Twarz cała nabierała wyrazu niewymownej słodyczy i czułości. Wśród drobnej ludności tej posiadała widać sporą ilość znajomych, bo niektóre z dzieci witały ją uśmiechem i skinieniem głowy, albo nawet do ręki jej przypadłszy. Pocałunkami ją okrywały. Bywały to najczęściej twarze dziecinnie blade i smutne. Widocznie dziękowały jej one za coś, ale za co? Nie dowiedziałam się o tym nigdy. Co dzień z rana, wymiotłszy pokoik swój i opatrzywszy kwiatki i kanarka, mówiła do siebie: Marsz w drogę. I wychodziła na miasto. Maszerowanie to jej przecież słabło i wolniało na schodach. Z coraz większą trudnością przychodziło ją wstępować na wysokie piętra. Usiłowała pokryć to, ale nie mogła. Albo to ja, ja, taka stara, mówiła, śmiejąc się od bólu, mimo woli brwi suwając. Starą nie była istotnie oni miała jeszcze spełna lat 40. Ale raz o szarej godzinie przyznała mi się, że artryzm, nabyty w ostatnim roku domowego nauczycielstwa coraz częściej i silniej ją napastuje. Wyznanie swe czyniła tak cicho, jak gdyby przez to zniżanie głosu do zrozumienia mi dawała, iż jest to głęboka. I mnie tylko powierzona tajemnica. Pokoik ten, dodała, jest bardzo milutki, ale zimny w mrozy, a na wiosnę wilgotny. Zmieniać zaś mieszkanie trudno. Domyślałam się, że trudność ta pochodziła z przyczyn częścią ekonomicznej, częścią uczuciowej natury. Zdrowsze i droższe mieszkanie było zapewne nad jej możność, lecz zarazem pozbawiałoby ją ulubionego obicia, spolnymi kwiatkami i tych radosnych, a wdzięcznych podziękowań dziecięcych, które na ulicach miasta pod stopy jej okryte obłoconymi kalos kaloszami padały jak perły. Chciałam mówić z nią o cierpieniu jej, coś jej doradzać. Lecz szybko zmieniając przedmiot rozmowy, mówić zaczęła o rozmaitych powieściopisarzach, poetach, filozofach, jako też o różnych kwestiach i ideach. Napełniająca pokoje jej szara godzina zdawała się roić imionami, datami, cytatami, które gradem z ust jej się sypały. Na niskim taborecie przed palącym się w piecu ogniem, siedząc z patetycznie rozwartymi ramionami, deklamacyją swą przerywając dmuchaniem w stojący na ziemi samowar. Że zaś w poemacie owym znajdowała się wzmianka o Napoleonie I. Skończywszy deklamować, mówiła coś o strategii wojennej. Uczoną rozmowę. Tę ośmieliłam się przerwać zapytaniem. Ile mieć może dochodu za udzielenie przez się lekcyje? Zmarkotniała i milczała przez chwilę. Bardzo nie lubiła, gdy ją o nią samą zapytywano. Podejrzewała w tem zawsze jakieś ironiczne intencje. Tym razem jednak. Bądź przez gościnność, bądź przez grzeczność, bądź pod wpływem szarej godziny, łagodnie zabarwionej różowymi blaskami ognia, łagodnie odpowiedziała: Cóż, z początku szło mi wcale nieźle, teraz gorzej trochę, bo konkurencja silna. Konkurencja? A tak, jest nas tu dających lekcje mnóstwo. W dodatku dziewczątka te, które gimnazja pokończyły, więcej ode mnie umieją, lepiej uczą. To też najlepsze lekcje im się dostają. Więcej umieją? Boże, ona jednak tak długo kształciła się i tak niepospolitą miała erudycję. Miałam kiedyś osiem godzin dziennie, rzekła. Jeszcze teraz mam już tylko pięć i bardzo lękam się, że na rok przyszły mniej jeszcze mieć będę. Więcej już nic o tym nie powiedziała, ale przez dobre pięć minut siedziała na taboryciku swym milcząc i zamyślona. Postać jej rysowała się w cieniu jak długa, cienka czarna linia. Chude długie ręce bielały na czarnej sukni. Twarz wychyliła się. Wychyliła nieco na światło ognia, które w oczach jej szklisto tkwiących w przestrzeni zapalało drżące iskry. Zamyślenie to jej z osłupieniem graniczące i odkąd znałam ją pierwszy raz wymówiony wyraz, lękam się, wiele do myślenia dawały. Po chwili jednak szybko i raźnie powstała, zapaliła świecę i herbatę urządzać zaczęła. Przytem mówiła znowu o wielu rzeczach uczonych i wzniosłych. W godzinę potem pokoik jej zapełnił się ubogą dziatwą. Uprosiłam ją, aby pozwoliła mi pozostać. Lekcje trwały dwie długie godziny, w ciągu których pokoik przedstawiał istotną szkółkę wieczor wieczorną z solowym i churalnym bąkaniem sylab na elementarzach, z pisaniem liter i cyfr na zeszytach i łupkowatych tabliczkach, z uderzeniem palcami w różne miejsca wiszącej na ścianie mapy, z klęczeniem, staniem w kącie, zapisywaniem złych i dobrych stopni itp. Wszystko to zakończyło się opowiadaniem bardzo ładnej bajki, utworem samej nauczycielki będącej, a w której były poezyje i morał i różne wiadomości o szerokim świecie. Dzieci w rozmaitych postawach na ziemi siedząc, słuchały z zajęciem wielkim, zdradzającym się szeroko pootwieranymi oczami i ustami. Panna Antonina zaś, pomiędzy nimi na taboryciku siedząca, opowiadała bajkę swoją z przejęciem się nadzwyczajnym, z odpowiednią mimiką i de deklamacją. Po bajce nastąpiło rozdzielenie pomiędzy uczniów bułeczki czarnego chleba, którego też cząstkę sama nauczycielka z apetytem wielkim miejsca. zaczęła. Potem w pokoju zrobiło się znowu cicho i pusto. Ogień w piecu zgasł, godzina była dziesiąta. Przy świetle jednej świecy twarz Panny Antoniny wyglądała okropnie znużoną. Oczy jej nawet przygasły i kibic zgarbiła się, ręce bezwładnie opuściła na suknię osypaną okruchami czarnego chleba na wieczerzę spożytego. Kiedy pożegnawszy ją odchodziłam, gasiła świecę i zapalała małą nocną lampkę w kącie pokoju wiszącą. Pozwalałam sobie na zbytek ten, rzekła jeszcze. Grubych ciemności nie lubię, a nocami nie zawsze sypiam. Któż odgadnie opowie, o czym myślała ona, co czuła? Gdy w długie zimowe noce na twardym wąskim łóżeczku, leżąc bezsennymi oczyma, wodziła po suficie i ścianach pokoiku, na których chwiejnie, cienie, sprzętów melancholijnie łączyły się i rozstawały ze smugami bladego światła. Dla przyczyn różnych nie widywałam jej potem przez lat, trzy, a gdy następnie zapytałam o nią. U stróża kamienicy, pod dachem, której po raz ostatnią widziałam, odpowiedział mi, że od dość dawna już tam nie mieszkała. Dość długo pytać o nią i szukać jej musiałam, zanim na koniec dowiedziałam się, gdzie przebywa. Nie było w tem nic dziwnego. Od kilku miesięcy już ludzie widywać ją przestali. Wszedłszy na korytarz szpitala. Wąski długi z białym jak śnieg ścianami i błyszczącą jak lustro posadzką, zapytałam przechodzącego posługacza o osobę, którą odwiedzić chciałam. Wskazał mi jedne z pomiędzy drzwi, których dwa długie szeregi znajdowały się po obu stronach korytarza. Weszłam znowu pokojik, ale bez obicia, z polnymi kwiatami, bez obrazków, kanarka i kwitnącej pelargonii. Czarne pręty żelaznego łóżka, suchymi liniami rysowały się po ścianach, białych jak śnieg, a tak wysokich, że trzeba było długo podnosić wzrok, aby dosięgnąć nimi nim sufitu. Za ogromnym nagiem oknem ze zwiniętą u góry żółtą stawą storą, w gęstej jesiennej mgle chwiały się zwolna bezlistne szczyty topól rosnących w szpitalnym ogrodzie. Naprzeciw okna wysoki jak zwierciadło od politury błyszczące drzwi. Przy łóżku stolika stolik żelazny, u przeciwległej ściany stół i dwa żółte stołki. Czysto to było widno nago, smutno i okropnie nudno. W dobrze ogrzanym i odświeżonym powietrzu drgało nieujęte uczucie chłodu i unosił się tkliwe, i unosiły się ckliwe wonie lekarstw. Na żelaznym łóżku o, wysokim, o wysokich, czarnych prętach, na biały jak śnieg pościeli, pod żółtawą kołdrą szpitalną, leżała. Panna Antonina. Mocne, siwe włosy jej całkiem były w tył odczesane, przez co odkryło się przysłaniane dawniej wysokie, wypukłe jej czoło. Przy twarzy zmalałej od wychudnięcia czoło to wyglądało ogromnie, a okrywał je rój drobnych, gęstych, w różne kierunki krzyżujących się zmarszczek. Zapadły oczy jej, przypominały okrytą parę, zwierciadło. Wąską linię ust bladych i ściśniętych okrążał wyraz milczącego cierpienia. Twarz ta woskową żółtością swą odbijała silne odbieli poduszki. W zamian splecione ręce jej, delikatne, z siatką błękitnych żyłek, wydawały się bardzo białymi na tle żółtej kołdry. Zrazu nie poznała ją. Wzrok miała osłabiony nade wszystko, zaś nie spodziewało się odwiedzeń jakichkolwiek. Potem z uśmiechem wyciągnęła ku mnie rękę i usiłując jeszcze być gościnną, chciała podnieść się i usiąść. Nie mogła jednak. Była bardzo słabą i oddech miała krótki, ciężki, głośny. Leżąc więc, powiedziała mi, że zostaje to już od kilku miesięcy. Zbierało się, zbierało na tę długą chorobę przez lat kilka, aż na koniec zebrało się. Artretyn spadł jej na płuca, zapewne dlatego, że wiele chodziła po powi powietrze i słocie a przy lekcjach musiała ciągle mówić. Zresztą lekcji miała już w ostatnich czasach coraz mniej. Zmuszono była wziąć mieszkanie tańsze, które było chłodniejsze, jeszcze wilgotniejsze od tamtego. Kiedy zachorowała, przez parę miesięcy leżała w mieszkaniu swoim, a potem. kuracja kosztowała bardzo drogo i dozoru nad nią akuratnego mieć nie mogła. Cóż, w szpitalu tym bardzo jest dobrze. Lekarze dobrzy, tu są i troskliwi, dozór dobry i wszystko na żądanie. W dodatku, dobrze ludzie wystarali się o to, aby mogła leżeć nie we wspólnej sali, ale w osobnym pokoju. Płacą nawet za to, ale cóż robić. Musi już ona przyjmować ofiarę tę i bardzo jest za nią wdzięczna. Wszystko to mówiła cicho, zwolna i z uśmiechem, potem, spocząwszy minut parę, dodała: Tak to już na świecie jest, pani moja. Człowiek złożony jest z ducha i ciała, i nie tylko duchowe, ale i cielesne dolegliwości mieć musi. I żeby to tak zaraz umierać, jak tylko duch albo ciało bardzo cierpieć zaczną. Ależ gdzie tam. Nim śmierć przyjdzie wszystkiego doświadczyć trzeba. Taką już jest sroga rzeczywistość. Odpocząwszy nieco wypytywać się zaczęła, co tam na świecie słychać, co piszą w gazetach, jakie nowe książki wyszły, czy w Parlamencie Angielskim odbyły się już narady nad dopuszczeniem kobiet do wetowania i tem podobne. Odpowiedzi na pytania te słuchała prawie z chciwością. Parę razy oczy jej zapłonęły dawnym ogniem i uśmiech szczery, prawie wesoły okrążył usta. Potem westchnęła i utkwiła wzrok w kołyszące się za oknem bezlitosne szczyty Topoli. Tak, tak, szepnęła. Świat idzie sobie swoją drogą, choć ludzie jak muchy z drogi tej znikają. Chciałabym bardzo popatrzeć jeszcze na to wszystko. Mogłabym wszakże tak bardzo starą. Nie jestem. Miała wtedy lat czterdzieści parę. Nie była więc już młodą, jednak widywałam kobiety w jej wieku tańczą, tańczące na balach i inne, które w silnych ramionach kołysały malutkie wnuki. Ona nie mogła już dnia tego mówić ani słuchać więcej. Po półgodzinnej rozmowie, żółte powieki opadły bezsilnie na zagasłe źrenice, ręce i wargi zacisnęły się w niezmiernym wysiłku woli, powstrzymującej jęki. Innego dnia, wchodząc do szpitalnego pokoju, znalazłam chorą współsiedzącą na łóżku, z małą, otwartą szkatułką na kolanach. Tak, była pogrążona w rozpatrywaniu przedmiotów znajdujących się w szkatułce, że zrazu, wejście me, zrazu wejścia mego nie spostrzegła. Usłyszawszy dopiero powitanie moje, podniosła głowę i zwolna, nie spiesząc się, szkatułkę zamknęła. Była dnia tego trochę silniejsza. Lekarstwo jakieś ulgę jej sprawiło. Po kwadransie rozmowy o tym, co na świecie słychać, z uśmiechem rzekła: Widzę, że spoglądasz pani ciągle na szkatułkę, moją, i pewnie ciekawa jesteś, co się w niej znajduje. Może nawet myślisz sobie, o, chytra babina. Uciłała sobie przez całe życie pełną szkatunkę pieniążków, a teraz na szpitalnym łóżku leżąc, liczy je dla rozrywki i może. Kupony od bilecików odcina. Mówiąc to, śmiała się tak serdecznie, że aż potem zakaszlała się gwałtownie i przez minut kilka leżała bez ruchu z zamkniętymi oczyma, prędko i chrapliwie oddychając. Podniosła potem ciężkie powieki i omglonym wzrokiem długo na mnie patrzyła. Nie śmiała się już ani uśmiechała. Powoli i tak cicho, że zaledwie dosłyszeć ją mogłam mówić, zaczęła: Owszem, z przyjemnością pokażę pani, co mam w tej szkatułce. Nie ma tam klejnotów ani osobliwości żadnych, tylko są wszystkie moje pamiątki. Otworzyła szkatułkę pełną przedmiotów jakichś w papiery i papierki pozawijanych. Rozwinęła papierek jeden i pokazując mi duży liść dębowy, tak zeschły, że prawie w proch rozsypujący się rzekła. Zerwałam to z drzewa, wyjeżdżając od państwa Skierskich. Pamiętasz, pani, z tego domu, gdzie mi tak dobrze było, gdzie tak wszystkich, wszystkich kochałam. Pod drzewem tem siadywałam zwykle przez całe lato z uczennicami swymi, z robotą, z książką. Dobrze mi wtedy było. Myślałam, że tam długo, długo będę, może i na zawsze. Kiedy już trzeba było odjeżdżać, wycałowałam drogie moje drzewo i liść ten na pamiątkę. Domu tego z sobą powiozłam. Nazywam go. Sobie zawsze liściem wiary, bo wierzyłam wtedy w serca ludzkie, w przywiązanie, wierność. Ach, jak wierzyłam! Zwłoki, a raczej prochy liścia wiary, starannie znowu owinąwszy w papierek, powoli rozwinęła drugi. A to widzisz, pani, pasemko włosów mojej babuni, staruszki, tej, której ostatnich lat. Osłodą byłam i która w chwili skonania tak czule mnie pobłogosławiła. Biedna kochana staruszka nazywa mnie zawsze Antosią. Tu drżące, trochę palce jej spotkały się w szkatułce z przedmiotem przed ukazaniem, którego zaha, wahała się chwilę. Zdaje się, że blady. Zaledwie dostrzegalny rumieniec na mgnienie oka zamigotał pośród zmarszczek jej czoła. Na koniec w palcach jej ukazała się fotografia. Podając mi ją, szepnęła. To on. Spuściła wnet oczy i długo nie mówiła nic. Fotografia spłowiała W pół zatarta. Przedstawiała twarz młodego mężczyzny ani piękną, ani brzydką. Tak już zresztą niewyraźną, że nic z niej wyczytać nie można było. Gdy przypatrywałam się jej, panna Antonina nie podnosząc powie, szepnęła, widzi pani, każdy człowiek na świecie ma w sobie w przeszłości swojej poemacik jakiś, i ja go mam. Była to tylko chwila, iskra, czy róża przeleciała mi przez głowę, coś pamiętam, jakieś ranki letnie w pięknym ogrodzie, jakieś wieczory jesienne przy ogniu kominka. Zdaje mi się, że on nią prawdziwie kochał, a może i nie. Czy ja wiem? Zniknęło. Jakże to dawno już było, dawno, dawno. Czy widywałaś go Pani potem? Nigdy Najczęściej ludzi, z którymi rozstawałam się Nie widywałam już potem nigdy I jej także już nie widziałam Tu podała mi zeszyt Dziecięcą ręką zapisany Były to wyprowadza... wypracowania owej Najdroższej uczennicy jej Co to było za dziecko? Zawołała i dźwignięta wracającym jej dawnym zapałem usiadła na łóżku. Była to pani moja dziewczynka genialna, jak ona wszystko rozumiała, jakim stylem już pisała, jakie szlachetne wzniosłe uczucia napełniały już to dziecinne serce. Splotła ręce, wzniesione oczy jej płonęły. O, Pani moja, żeby mi kto powiedział, żeby mi kto powiedzieć mógł, że nauki moje zostawiły w dziecku tem ślady trwałe, że ziarna, które w nie rzucałam, świat nie zadeptał i na cztery wiatry nie rozniósł. Żeby mi kto powiedział, że jest ona teraz kobietą rozumną i wzniosłą, umarłabym, błogosławiąc tego, kto by mi wlał w usta tę kroplę słodyczy. Upadła na poduszki, zmęczona, bezsilna, z dyszącą piersią. I nie odezwała się już ona do pani nigdy? Odszepnęła bardzo cicho. Nigdy. Przyrzekła pisywać do mnie, gdy dorośnie, wezwać mnie do siebie. Ale dzieckiem jeszcze była, zapomniała. Było tam jeszcze w katułce tej kilka innych przedmiotów starannie chowanych spory zeszyt notat wyciągów z książek najróżniejszej natury długi spis tytułów dzieł przez całe życie przeczytanych jako też imion ich autorów słowem ślady i pamiątki długoletniego żarliwego kształcenia się na wznak leżąc, z przymkniętymi od zmęczenia oczyma panna Antonina, wynalazła w szkatułce jeden jeszcze papierek, a gdy go rozwinęła, zobaczyłam mały kąsek i trochę okruch czarnego chleba. To z mego pokoiku, tego, w którym pani bywałaś. Łamałam się tam z biednymi dziećmi czarnym chlebem wiedzy mojej i moich dostatków. Zmieniając mieszkanie wzięłam go trochę na pamiątkę. Potem przez dość długi szereg dni następnych znajdowałam najczęściej pannę Antoninę pogrążoną w rozpatrywaniu zawartości swojej szkatułki. Im słabszą była, im więcej cierpiała, tym pilniej i nieustannie przyglądała się przedmiotom z papierków owijanym, odwijanym. Przestała już zapytywać o to, co na świecie słychać. Często zdawała się zapominać o obecności mojej. U ogromnego nagiego okna, z robotą siedząc, długie chwile przypatrywałam się jej, gdy nad szkatułką swoją schylona, w wychudłych palcach trzymała okruchy dębowego liścia albo pasmosiwych włosów albo spłowiałą mętną fotografię albo jeszcze jeden z ucieleśniających dno szkatułki z zeszytów i wlepiając w nie oczy poruszała zwolna z pieczonymi wargami jakby wiodąc w niemi tajemnicze, czułe niekiedy, a niekiedy gorzkie i gniewne rozmowy raz po długim wpatrywaniu się w jeden z zeszytów Żywym ruchem podniosła głowę i po dawnemu pięści zaciskając zawołała, żeby mi kto powiedział, po co ja tę strategię i filozofię niemiecką studiowałam, siwieć zaczęłam. Prawdę, powiadam pani moja, że nad tą strategią i nad tą filozofią siwieć zaczęłam. Mimo woli uśmiechnęłam się, spostrzegła to, gniewnie wstrząsnęła głową. Śmiejesz się pani, sarknęła. Przepraszam, ale wcale nie ma z czego. Kiedy kto gwiazdę wiedzy ukocha i dążyć do niej pragnie, a drogi prostej nie zna, omackiem idzie, ludzi to śmieszy zapewne, ale tym, co sobie łby o ścianę rozbijają, wcale nie wesoło. Och! Gdybym się ja drugi raz na świat urodziła, albo gdybym córki miała. Innego dnia po całej godzinie rozpatrywania się w pamiątkach swoich podniosła na mnie wzrok łagodny i pełen wyrazu prośby. Pani moja droga, rzekła, jeżeli ja z choroby tej umrę, bądź tak łaskawa, i spal wszystko, co w tej szkatułce, po co się tam mam po szpitalnym śmietnisku ciągać? Na znak leżąc omglonym, zdumionym wzrokiem zwolna ścigała chwiejące się w mgle jesienne szczyty ogrodowych Topoli. Potem rzekła jeszcze. W ogień i koniec. Spali się to i śladu po mnie na ziemi tej nie zostanie. Tu, jakby wstrząśnięta brzmieniem wyrazów własnych, Uczyniła ruch żywy, łokciem wsparta o poduszkę, wpół podniosła się i prędko, ciężko dysząc, zawołała. Czyż naprawdę żadnego, żadnego śladu nie zostanie? W oczach jej nagle rozpromienionych malowało się niespokojne, gwałtowne, rozpaczliwe, prawie pytanie. Pytaniem tem dręczyła się ciągle przez kilka następnych dni bo jeżeli nic, nic nie zostanie, to po cóż było? To jakiś sens. Potem z rozwagą i łagodnie mówiła. A może i zostanie coś? Może w tych małych główkach i sercach zostało z nauk moich choć trochę. Z całej siły pragnęłam, starałam się. Zresztą choćby i to, że czytać je nauczyłam. Dręcząc się i pocieszając, z kolei słabła coraz bardziej. Dolna część jej twarzy wydawała się coraz mniejszą, a czoło coraz ogromniejszym i wypuklejszym. Po kilku dniach przestała już troszczyć się i o pozostawienie śladów swych na ziemi, przynajmniej nie mówiła już o tem. Całkiem prawie mówić przestała i leżała nieruchomo. Czasem jeszcze tylko Rozwijając który z papierków i na zawartość jego zwracając wzrok mdlejący w osłabieniu albo, albo rozpłomieniony gorączką. Zapytałam ją raz, czy bardzo cierpi. Z cieniem dawnej patetyczności odpowiedziała: Czarne noce o tym wiedzą, a pewnie opowiadać tego nikomu nie będą. Po chwili do siebie samej szepnęła: Gdybym miała córki. Zaczęłam mówić jej, że przecież pomiędzy ludźmi tak, tak podchwyciła zapewne. Ludzie byli dla mnie zawsze więcej dobrzy niż szli. Od i kiedy zachorowałam, przywieźli mnie tu w wygodnym powozie na jeli. Osobny pokoik z początku odwiedzali, nawet czasem potem przestali odwiedzać, bo każdy ma swoje zajęcia, stosunki i bardzo wdzięczną jestem za wszystko. Ale te wielkie przyjaźnie i przywiązanie pomiędzy obcymi to tylko w powieściach. Dnia pewnego noc, znalazłam ją tak już słabą, że leżąc oddychać nie mogła. Ułożono ją za plecami. Ułożono jej za plecami tyle poduszek, aby utrzymywała się w postawie siedzącej. Na kolanach jej stała otwarta szkatułka. Gdy usiadłam przy łóżku, nie poruszając głową, bardzo powoli wzrok na mnie zwróciła. – Wiesz, pani – szepnęła – znowu doświadczam uczucia takiego, jak gdybym wracała z długiej, długiej podróży. Dwadzieścia sześć lat podróżowałam i ani jednego dnia swobodnie po świecie nie bujałam. I cóż? Znowu nie dokończyła, ale ręce jej podobne do rąk szkieletu nad otwartą szkatunką, zwarte i drżące, zdawały się zapytywać, co w podróży tej pozostawiła i co z niej przywiozła. Marzy mi się nieraz, że kędyś w niewidzialnej strefie duchowych dziejów ludzkości istnieje mgławica jakaś ogromna i niezgłębiona, złożona z dusz, które życie dostało w postaci pęka pięknego kwiatu, a wypuściło z swych objęć poszarpanej i zmięte, duszo zmęczona. Niewynagrodzona. Leć w tę wymarzoną mgławicę. Może ona kiedyś utworzy świat nowy i lepszy.